Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Kilewicz. Madam. Zastanawiam się, kim ja jestem! Witamy was w ogóle reaguję. A dziś zareagujemy na... kolejne odcinki Królowej Przetrwania. Ludziska, jak nie pamiętacie, co się działo w poprzednich częściach, to zapraszamy. A jeżeli pamiętacie, co się działo, to zapraszamy. My omówimy dzisiaj trzy kolejne odcinki. Mm-hmm. Działo się sporo i ja tak. Muszę przyznać, że naprawdę ten program się rozkręca. Tak, zdecydowanie. Ja nie wiem, na pewno ja to zbytnio analizuję. To już wiemy. Jeśli chcesz znowu powiedzieć o tym, czy one tam śpią, to nie mów tego. Nie jestem pewien. Nie jestem co do tego pewien. No. Nadal nie otrzymaliśmy żadnej kamery na przykład nocą, nie? Noktowizjera czy coś takiego. Mm-hmm. Więc raczej w to nie wierzę, póki tego nie zobaczę. Chociaż jak to bym to zobaczył, to też bym pomyślał pewnie, że raz je tam wsadzili na chwilę. Mm-hmm. No nieważne. Ale rozkręca się to i ja nie wiem, na ile naprawdę to jest reżyserowane, a na ile nie. Niektóre momenty naprawdę są w stanie mnie zaskoczyć. I to jest takie dziwne. Największym chyba zaskoczeniem jest Aneta Graham, ponieważ w pierwszych odcinkach, według mnie przynajmniej, wykazała się taką trochę niedojrzałością, może takim rozhisteryzowaniem. Rozemocjonowaniem. O, rozemocjonowaniem. Mm-hmm. W kolejnych odcinkach jakby zmieniła twarz. Tak, to prawda. I to tak nagle. I na przykład brakuje takich etapów jakichś pomiędzy, jakby takich mostków ze strony produkcji. Ktoś w produkcji powinien pomyśleć, nieważne czy oni wpłynęli na nią czy nie, ale że to dziwne to jest. Tak, tak że ona nie ma tego momentu przejścia tej osobowości. Więc powinna po prostu być rozmowa z nią przed kamerą, co się wydarzyło, żeby ona wyjaśniła, mm-hmm. że nagle zmieniło się. A co się zmieniło? Zmieniło się to, że padła decyzja, kolejny etap jakby gry, tak, czyli jakieś tam mieszadła i tym podobne rzeczy. Jedna z uczestniczek jednego obozu, czyli powiedzmy bestie, przechodzi do drugiego, mm-hmm. automatycznie stając się nową szefową. I tak samo na odwrót, tak, jedna z członkiń zespołu, Panther, przechodzi do tamtego i zostaje automatycznie nową jakby liderką. I wyobraźcie sobie, że tak jak w przypadku Różowych Panter było to problemem, ponieważ właściwie większość obozu była w tamtym momencie skonfliktowana z Anetą Graham, która była już wtedy w bestiach. I dziewczyny właściwie wytypowały Josie jako jedyną, która nie ma żadnego bifu z Anetą. Ja obserwuję. Po prostu tamte pozostałe nie za bardzo chciały się jakby mieszać z Anetą w tej drużynie, bo miały obawy, jak to będzie się prezentować, tak? Tak. Tymczasem w drużynie bestii, co jest jakimś totalnym mindfuckiem nadal dla mnie, sama zgłosiła się do przejścia i zostania liderką Różowych Panter, Aneta Graham. Tak, to było dziwne. Nastąpiła taka roszada, że nagle Linkiewicz, beef z Anetą, pisarka, beef z Anetą, Janoszek, no właściwie, no beef z Anetą. No był tam jakiś beef. Może to jest Natalia Janoszek. Jezus Maria. I Aneta przechodzi do nich, do ich trójki, zostaje ich szefową i to było, wiecie, o tyle dziwne, ponieważ ten sam konflikt z Linkiewicz wyprowadził Anetę do tego stopnia z równowagi, ten zalążek tego konfliktu, że ona w ogóle stanęła przed kamerami i powiedziała, że nie kręcimy stop i w ogóle. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia, nie? Czy nie? Nie jest. Oczy! Spójrz mi w oczy i to powiedz! Przepraszam, koniec kręcenia, to jest za daleko poszło. Mm-hmm. Po czym nagle wraca tam sama z siebie, do lasek, z którymi wszystkimi miała... No dziwne to jest, przyznacie, nie? To jest dziwne. No ale może przemyślała sobie to i postanowiła, Aneta, jakby weź się w garść. A może produkcja ją po prostu przymusiła, no żeby może, się no, działo. Są dwie opcje. Trzeba przyznać, że się działo. Ja naprawdę zauważam u Anety też niektóre takie zagrania bardzo... takie dojrzałe i ona momentami popada w takie skrajności. Tak, dla mnie, tak, tak. Raz się zachowuje jak 12-letnia rozkapryszona dziewczynka, raz się zachowuje jak dojrzała spoko babka. Tak, i z przemyśleniami i z jakimiś takimi, to wszystko ma sens. Wiesz, też jest opcja taka na przykład, czego jeszcze nie wiemy, ponieważ na tym etapie nie było jeszcze eliminacji, ale jak wiemy, liderka eliminuje jakąś uczestniczkę prędzej czy później z obozu, tak? Tak. Swojego. Więc
istnieje teoria, że może Aneta Glam chce ostatecznie zemścić się na Linkiewicz i ją wyjebać. Nie wiem. Słuchajcie, dobra, było zadanie. Były zabawy ze słoniami na sam początek. No było to trochę wzruszające, bo te słonie, wiesz, trochę poprzechodziły w swoim pięknych żywotach, więc... Bo to był taki rezerwat. Słodkie, żarcie. No a później, następnie, tak jak być powinno, czyli ludzie usługujący słoniom, dziewczyny musiały zbierać ich łajno, powiedzmy sobie to czyli wprost. To, co lubimy najbardziej, czyli celebryci uwieczeni po pachy w głowie. Tak, i tam było kto więcej uzbiera tego, wygrały ostatecznie bestie, szuk, tak jak większość razy. Bestie wygrały pieniądze, pantery nie rozeszły się z niczym, ponieważ dostały masachę. Zebrałyśmy 60 kilo kupy, więc wygrałyśmy tajski masaż. Już nie możemy się z dziewczynami doczekać, bo po 1,5 tygodnia bycia w dżungli i spaniu na bambusie, no należy nam się. No i właściwie tyle się wydarzyło na tamten moment. Atmosfera w różowych panterach między Anetą Glam i resztą zawodniczek była taka napięta, bym powiedział. To nie było tak, że Aneta Glam też weszła z otwartymi ramionami i postanowiła wyjaśnić sobie z dziewczynami wszystko. Raczej była taka, nie wiem, niezręczna cisza. Tak, na początku zdecydowanie była niezręczna cisza. Więc przejdźmy do kolejnego zadania. To było zadanie, na które wszyscy czekaliśmy. A przynajmniej wszyscy w twojej głowie, bo od początku tego programu mówiłeś o nim. Wszyscy, czyli ja. Dokładnie tak. Czyli jedzenie jakichś obrzydlis. Ewelona i Edyta, zapraszam do stołu. Naprawdę potrafi mnie to zdziwić, bo ja byłem przekonany, że większość z nich, i to znaczna większość, nic nie zje. Tak. Były do jedzenia, słuchajcie, stuletnie jaja. Ja nie wiem, czy to naprawdę są stuletnie jaja, ale to są, wiecie, takie, kojarzycie to na pewno, takie czarne jaja, jakieś takie popsute. Larwy żuków, flaki wieprzowe, takie jakieś niedorobione piskle. Mhm. Z jakimiś chrząstkami i tym podobnymi rzeczami. Ogólnie większość dziewczyn zjadła to, co miała do zjedzenia. Łącznie z Anetą Glam, która jest wojującą weganką. Ja mówię start. No tak, no ale wiesz, no super fajnie, ale z drugiej strony miała tutaj zadanie do wykonania, mogła... Nie, no tak, ja tego nie oceniam, tylko jakby to jest jakby dodatkowo robi to wrażenie, tak, że jakby nie jesz takich rzeczy na co dzień. Dokładnie, dla mnie też dodatkowe, wiesz, na plus, ona nie sądzę, by potrzebowała tych pieniędzy, mogłaby od razu po prostu łatwo wydostać się z tego i stwierdzić, że no po prostu ona nie to może... To jest sprzeczne z jej, tak... Religią. A dała radę. Aneta Glam nie jadła pisklaka. Nie. Aneta Glam jadła to jajko. Dzisiaj w konkurencji musiałam zjeść stuletnie jajo, czyli jajo, które jest marynowane przez bardzo długi czas w płocie. Było to bardzo śmierdzące. Miało taką dziwną konsystencję, taką galaretkowatą. Mhm. Jako pierwsza, z tego co pamiętam. To bardzo śmierdziało. Moim sposobem na to, żeby to zjeść, ułożyłam sobie to już taką strategię wcześniej, przed konkurencją, jak zobaczyłam, jaka jest konkurencja, żeby się nie zastanawiać nad tym, co jem, tylko po prostu zamkniętymi oczami prawie nie wąchałam tego, próbowałam nie wąchać, mimo że śmierdziało, próbowałam to jak najszybciej połknąć. Połknęłam to chyba w ciągu 2 sekund, a później spymiotowałam. I Linkiewicz się chciała trochę popisać, wykazać. Też zgłosiła się na ochotnika, żeby dodatkowo zjeść jajko. Żeby, nic za to nie dostały. Tak, nic za to nie dostały, żeby po prostu sprawdzić, jak smakuje i nie wiem, chyba pokazać, tak, jako była liderka, że ona też może. Wiedziałam sobie, że choćby tam gówno słonia było, to wiedziałam, że to opierdzielę. I po prostu dawaj. Dobre, nuggetsy, dawaj i połknij. Dziewczyny jadły na zmianę wszystkie rzeczy. Tam były problem z flakami wieprzowymi. Pamiętam, że na pewno Ewa była versus ktoś tam. One nie zjadły obie tych flaków, ponieważ twierdziły, że one się ciągną i nie są w stanie tego przegryźć. Pozostałe zjadły, więc było wyrównane, tak? I mieliśmy ostatnią potyczkę pomiędzy Klaudią i Linkiewicz i to było to piskle, które jak Ewelina powiedziała, piskle było żywe, ale i umarłe, tak? Klasyk Ewelona. Piskle. No i pojawił się problem, ponieważ Klaudia nie była w stanie tego zjeść. Patrz, Marta już przy stole może być tylko Marta i Klaudia.
O Jezu, to ma oczy. Bardzo, w sensie, była taka... Emocjonalnie podeszła do tego. Tak, że tam czuję jakieś chrząstki i w ogóle ja to rozumiem. Ja nie lubię żadnych jakichś w jedzeniu, jakichś twardych rzeczy, jakichś wyciągania i w ogóle to jest nie mój świat. Dziwo, miało rodziców. No wiecie, mamy zjeść to i kości i mamy go całego tak, zjeść. Całego. No Linkiewicz jak to prawdziwe zwierzę po prostu właściwie połknęła tego małego biednego ptaszka. Jedziesz! Dajesz Mata kochanie! Gryź, gryź! To po prostu było straszne. I tym sposobem pantery wygrały, co było jakby zaskoczeniem. Jest całe! Jest całe! Ale z drugiej strony wygrały pod wodzą Anety Glam. Tak. Więc warto to jest zauważenia. Ale dzięki byłej liderce, z którą ta ma kosę. No ostatecznie. Więc to wszystko było takie, wiesz... Bardzo niespodziewane. Tak. Przyszłam do tej drużyny, żeby się pozbyć Marty, ale po tym, jak się dzisiaj zachowała w konkurencji i po zmianie postawy w stosunku do mnie, zastanowię się jeszcze, co zrobię. W kolejnym odcinku Linkiewicz pochwaliła kapitaństwo Anety. Czy Aneta jest dobrym kapitanem? Aneta jest dobrym kapitanem. Gdybym uważała inaczej, to bym powiedziała. Naprawdę nasze stosunki się polepszyły, odkąd Aneta jest u nas w kampie. Atmosfera też jest taka bardzo wspierająca i uważam, że dobrze to zrobiło całej naszej drużynie. Wiem, że to jest dziwne, ale odkąd Aneta jest naszym kapitanem, jesteśmy bardziej zgrane. My jesteśmy takie trzy harcerki działające pod wodzą naszego kapitana mamy. Czyli od nienawiści do przyjaźni, może? Może. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Mieliśmy kolejne zadanie, czyli zbieranie wody z wodospadu przez bambusowe naczynie z dziurami, tak? Czyli wiecie, napełniamy naczynia, które mają jakieś dziurki i tymi rękami. Po pierwsze szybko, a po drugie no, możemy jakoś zakryć, tak? Żeby jak najmniej rozlać i przelewamy, żeby po prostu zapełnić jakiś tam zbiornik. Uwaga, uwaga! Jesteś cała? I to były, trzeba było 4 litry chyba. Tutaj głośno. Odmierzcie dokładnie 4 litry wody przy pomocy naczynia pojemności 3 litry i 5 litrów. Uzbierać tej wody, pamiętasz? Nie pamiętam, kochana. I tam była, że Ewelona robiła to na oko. Zanim królowa dżungli coś zrobi, jak ją zaatakuje zwierzę, to będzie musiała obliczyć sinus, cosinus, tangens, kutangens, delty z, nie wiem, trójkąta, chłopie, dzikie węże, żeby wiedzieć, jak się obronić. Na oko zbierała tę wodę? Tak. Tam... Te 4 litry. No wiesz, na oko to wiecie. Coś tam chłop umarł? Chłop w szpitalu umarł, tak mówiła moja matematyczka. No nie, nie będzie odmierzała dokładnie 4 litrów, tylko weźmie na oko. To jest królowa dżungli. Mieliśmy też trochę takich wyznań do kamery, bardziej osobistych. Tym razem od Marty Linkiewicz, która się rozkleiła, mówiąc o swoim dojrzewaniu. Tego, co słyszymy, nie było łatwe. Zresztą wiecie co, myślę, że dojrzewanie ogólnie nie jest łatwe. Ogólnie jest przejrzane. Tutaj nie twierdząc, kto ma lepiej, kto ma gorzej. Tak. Ja mam ogólnie problem taki z Martą Linkiewicz, że ona rzeczywiście pokazuje się z lepszej strony w tym programie. Nie wiem, czy byłaby w stanie pokazać się z gorszej strony jeszcze bardziej. I właśnie to jest ta kwestia, że ja mam wrażenie, przynajmniej na tym etapie, że ona jakby przedstawia taką wizję siebie, że to, co tam się zadziało z tymi raperami, jebanie, jakieś k***ski z coś takiego, że to jest jakby ta patologia. Mhm. I każdy niech sobie ocenia jak chce. Dla mnie to była najmniejsza patologia w jej karierze, ponieważ moim zdaniem to był dopiero początek jej zachowań patologicznych w kolejnych latach, do których ona właściwie jakby bezpośrednio się nie odnosi. To prawda. To jest dla mnie osobiście problemem i myślę, że to też powinno zacząć rozliczać, a nie jakąś jedną randomową sytuację, która wydarzyła się, gdy ona jeszcze była właściwie dzieciakiem. Znowu nastąpiło tutaj zamieszanko, ponieważ uczestniczki musiały siebie oceniać nawzajem, kto jest najmocniejszym, a kto jest najsłabszym ogniwem. Wyobraźcie sobie, że najmocniejszymi ogniwami okazały się Ewelona i Janoszek i w następstwie tego znowu zamieniły się obozami, więc tym razem Janoszek przeszła do obozu Bestii pod dowództwem Josie, a Ewelona przeszła do Różowych Panter pod dowództwem Anety Glam. To już jest tak pomieszane, że... Ale to jest właśnie super moim zdaniem. Nie, tak, dobrze, że to mieszają. To jest naprawdę fajne.
Ale ciężko się po prostu połapać. Dlatego tu jesteśmy, spokojnie. Hasło różowych panter. Różowe pantery to nie luzery. Uważajcie na siebie, lampucery. Słodko. Słodko. To jest pantera. Jesteś pewna, że go odstraszasz? Nie wiem. Rozmawiamy z tymi zwierzętami, ale nie znamy jeszcze takiej narracji, aby wiedzieć, czy my je zapraszamy na obiad, czy my mówimy, że będą miały przewlonek, przyjdą. Ogólnie atmosfera była taka, że dziewczyny w drużynie Bestii cały czas były jakoś tak nie do końca przekonane do Klaudii i że ona nie zjadła tego ptaszydła i że trochę sobie aktoreczkę z siebie robi i taka atmosfera właściwie jak od samego początku, jakaś taka kwaśna dookoła tej Klaudii, ale to jest, słuchajcie, nic, to jest po prostu nic, ponieważ nagle znikąd wybuchło spięcie pomiędzy Eweloną i Ewą, czyli najlepszymi kumpelami w tym programie. I czuję, że po prostu coś wisi w powietrzu i zastanawiam się, o co chodzi. No tak się wydawało, że tak. Przecież one były od początku razem, trzymały się, bo mają przeszłość razem z Warsaw Shore, tak. I były tak blisko i moim zdaniem wyszło dosyć niezręcznie. O co chodzi, słuchajcie? Ewelona została wytypowana, tak jak powiedziałem wcześniej, jako najsilniejsza zawodniczka i przeszła do drużyny drugiej. Ewelona, jak przyjęły cię pantery? Bardzo dobrze. Od samego początku, idąc już nawet, nie przekraczając jeszcze kampu, poczułam się jak różowa pantera. I w tej sytuacji, gdy ona usłyszała, że idzie właśnie do drugiej drużyny, żegna się z Ewą i pozostałymi uczestniczkami tej drużyny, Ewa do niej skomentowała coś takiego w stylu, że one nie patrzyły, one, czyli większość głosująca, pod względem fizyczności. Ewelina to odebrała tak, że Ewa jakby jej trochę zwraca uwagę, że co, że Ewelina nie jest jakaś fizyczna za bardzo, nie ma przewagi w tym aspekcie. W tym aspekcie, a mimo to została wytypowana i trochę poczuła się urażona. Ona powiedziała to przy wszystkich i szczerze, ja też to tak trochę odebrałem. Tak, ja też to tak odebrałem. Każdy ma swoje kompleksy, ale przez to po prostu, że na mnie spadła taka fala hejtu, ja zaczęłam po prostu wymyślać sobie, że ja muszę zmienić sobie wszystko, żeby wszystkim się spodobać. Ja nie twierdzę, że Ewa zrobiła to z premedytacją, tak. Ale po prostu tak to zabrzmiało, nie? Jeżeli dostajesz przez cały czas, długi czas hejt na temat swojego wyglądu, ja zaczęłam się operować, zaczęłam się zmieniać, ja prawie umarłam przez operację, przez to, że ludzie po prostu mnie wyzwali, a ja chciałam wyglądać coraz lepiej. Ja myślę, że ona chciała chyba jakoś się, nie wiem, pocieszyć na dziwny sposób, tak, że ta przechodzi do tej drużyny. Nie wiem, później do tego wrócimy, bo to będzie eskalować. Mieliśmy kolejne zadanie, czyli jest taki owoc. On się nazywa durian chyba? Chyba tak. Coś takiego. Durian to tutejszy przysmak, zwany najbardziej cuchnącym owocem świata. Pachnie jak podlina. Takim moczem przechlanego żula. Ja kojarzę ten owoc, w sensie nigdy nie miałem bezpośredniej styczności z nim, ale on jest taki duży, podobno najbardziej śmierdzącym owocem, gdy po prostu ten środek jego, gdy go się przetnie. Start! Dawaj, Amelda! Pięknie, dobra. Śmierdzi to jak stare pampersy. On podobno chyba smakuje nawet nieźle, ale po prostu je jakoś nie za ciekawie. Zapach duriana jest trochę jak gnijącego mięsa przy otwieraniu. Taka stęchlizna, trochę padlina. No i dziewczyny musiały ten środek, ten jakby miąższ, przenosić za pomocą ust swoich. Wąchałam go, bo wiedziałam, że strasznie śmierdzi. Był bardzo obślizgły. Do smrodu lecą zawsze muchy, a tamtych much było pełno. I mało tego jeszcze, żeby utrudnić, to chodziły na połówkach kokosów. Miały taką jakby taką konstrukcję, że połówki kokosów miały połączone jakby taką gumą czy coś takiego i te gumy trzymały w dłoniach, a te kokosy miały, połówki kokosów miały podczepione jakby do stóp i musiały na nich się poruszać, co też domyślam się, że było łatwe. Po prostu dodatkowym utrudnieniem. O kurwa, tu muchy weszły. Zatknij nosa! I wiłam tego z tymi muchami. Normalnie czułam, jak mi te muchy tam bzyczą w ustach. O! No i musiały z punktu A do punktu B poprzenosić jak najwięcej tego owoca. Co to jest, o kurwa? O kurwa!
Nie spodziewałam się, że to śmierdzi jak taki zużyty Pampers od starszego pana. Tam pojawiły się jakieś problemy. Ja mam w ogóle wrażenie, że w większości zadań pojawiają się jakieś problemy i jakieś niedociągnięcia. Bo tam było tak, że niektóre dziewczyny typu Marta Linkiewicz chodziły bez tych kokosów. W sensie, przede wszystkim główny problem był taki, że część dziewczyn nie zrozumiała, czy to jest na ilość, czy to jest do konkretnej jakiejś wagi. Tak, a drugim problemem, trzecim właściwie, było to, że one pomagały sobie nakładać tak. do buzi rękoma. Tak. Co później nie Izu... Wszystkie. Nie wszystkie, nie wszystkie, niektóre. Co później Izu i produkcja uznały, że jest to wbrew regułom. Durian smakuje jak taka stara, zgniła skarpeta połączona z dziecka pieluchą. Mierzę do tego, że jedna drużyna chyba zebrała mniej, ponieważ uznała, że tyle wystarczy, bo trzeba zebrać tyle, a okazało się, że jednak trzeba było zebrać więcej. Mm-hmm. No i właśnie tam ten jakiś kokos któryś odpadł, więc sobie po prostu biegała. Inna po prostu sobie nakładała rękami do ust. Ja mam wrażenie, nie wiem, no bo to tak jest bardzo, wiecie, pocięte, ale że oni chyba czasami nie wystarczająco jasno tłumaczą uczestniczkom, co mają zrobić, ale nawet też widzą, bo dla przykładu jak oglądam Survivor, to jak oni tłumaczą uczestnikom zasady. Zasady, to my jako widzowie, nie wiem jak uczestnicy, ale my jako widzowie w momencie, gdy oni tłumaczą, mamy wizję tego, jak to wygląda, ponieważ każde z tych zadań jest wykonywane wcześniej przez po prostu osoby, wiecie, zatrudnione, żeby to wcześniej sprawdzić, przygotować i w ogóle. Więc my wiemy, jak to powinno wyglądać. Uczestnicy też wiedzą, jak to powinno wyglądać. A tutaj to jest takie, że trochę chaos jest, nie? Bestie wygrywają. Tak. Cały czas wisi ta sytuacja niezręczna pomiędzy Eweloną i Ewą, bo w ogóle Ewelona zwróciła uwagę, jak one się wszystkie razem spotkały, nie wiem, przy zadaniu czy przy czymś tam, Ewie, że to ją zabolało, co Ewa powiedziała. Tak. Które padł właśnie w sumie z twoich ust, Ewa, no to odnośnie tego, to wiedzieć, że no fajnie, że dziewczyny cię tak doceniły, że nie oceniały cię na podstawie fizyczności. Serio? Serio. Bardzo mi się to nie spodobało. I nastąpiła znowu bardzo dziwna sytuacja, ponieważ w odpowiedzi Ewa się rozpłakała i przeszła jakby w kontratak. Czuła się bardziej doceniona w nowej drużynie, będąc z nimi parę godzin. Nie mogłam w to uwierzyć. Jak Ewelona mogła pomyśleć, że Ewa powiedziała coś takiego, żeby zranić Ewelonę, rozumiecie? Fizycznie, jeżeli chodzi o fizykę, najlepsza w naszej drużynie jest Klaudia. A to u ciebie nie zostało docenione tylko to, tylko jeszcze inne wartości. Bo same długie nogi, tak jak mówiłyśmy, nie wystarczą, aby przetrwać w dżungli. Czyli ja mam tylko długie nogi. Ewelona mówi jej, że no to mnie zraniło, a Ewa jej mówi, to mnie zraniło, że mówisz, że to cię zraniło. I już nie wiadomo było tutaj w tym momencie, kto kogo powinien przeprosić. Jakby Ewa przejęła rolę, powiedzmy, ofiary w tej sprzeczce trochę, co było takie... No zastanawiające to No było. Takie nad wyraz trochę, ale... No i później zaczęła ostro obgadywać tak. Ewelona. I kwas powstał, one zaczęły nawzajem się obgadywać w tych obozach. Ja przyszłam i mi się płakać chciało. Jakby ujęła mi mojej sprawności. Postawiła mnie niżej. To mnie zabolało. Na przykład Ewa powiedziała, że spuszczała wodę po Ewelonie, gdy razem mieszkały jakoś w przyszłości, bo był taki okres, że mieszkały razem. Zaczęły wyciągać jakieś brudy na siebie nawzajem z okresu Warsaw Shore i jakichś innych rzeczy. Ja po prostu nie wiem, nie spodziewałem się tego totalnie. Znowu, wiecie, moja jakaś psychoza do mnie mówi, czy to jest wszystko ustawione, czy one się umówiły, że będą to robić, bo to aż jest takie... Dobra, ale najważniejsze jest to, że wiemy, że Ewelona nie spuszcza wody, no. Zależy po czym. No nie wiadomo, no właśnie. Ale po siku chyba nie spuszcza. No, ale to może oszczędza wodę po prostu, może dba no, o środowisko, no nie wiem. No może. Kolejne zadanie. Podoba mi się, że przynajmniej ze dwa zadania są w każdym odcinku. To jest spoko. Zadanie jak dla mnie super śmieszne i banalne, ponieważ to była zjazd z punktu A do punktu B na takiej jakby linie, że jesteś podczepiona, zabezpieczona wszystkim i tutaj trzymasz się liny i po prostu zjeżdżasz na jakiejś oczywiście okej, dużej wysokości, to było 60 metrów nad ziemią, no ale mimo wszystko no nie zginiesz, no jesteś, wiesz... dużej telewizji, programy telewizyjne, kręcona, tak. No więc no nie zabiją cię. Rozumiem, że
to jest wysokość. Ja też nie jestem ani chętny na jakieś bungee, czy skoki z samolotu, czy coś takiego, ale jeżeli poszedłbym do tego typu programu, no to raczej wiedziałbym, na co się pisze i że coś takiego będzie. Wolałbym, szczerze mówiąc, zjechać na linię, niż żreć, wiecie, jakieś piskle, nie? Oczywiście dla niektórych uczestniczek było to problemem, mianowicie dla Ewy i Klaudii. One mają jakieś tam obiekcje co do wysokości. Ostatecznie Ewa jako przedostatnia dała radę, zrobiła to. Po zjechaniu stwierdziła, że ogólnie to było piękne. No bo ja myślę, że... To samo to uczucie zjeżdżania po tej, prostu. Takiej wolności, tego wiatru, tak. tej przestrzeni. Wiecie, to też na pewno trwa krótko. No tak, naprawdę. No tak. To się bardziej sramy, a później to jest, ale to tak jak w życiu, często wieloma tak rzeczami. Klaudia jako ostatnia zjechała, ale to była jakaś taka dziwna sytuacja, nie wiem, czy ty pamiętasz. To był taki trochę następny kwas. Żeby zjechać na tej linie, to trzeba tej liny, masz rękawiczkę jakąś specjalną oczywiście, ale trzeba tej liny jakby trzymać jedną ręką. I ta Klaudia, jak już zaczęła zjeżdżać, to jakoś, nie wiem, poczuła wolność czy coś i ona puściła obie ręce i ona jakoś w połowie na tej linii się zatrzymała. A to nie Ewelona? To była Ewelona? Tak. Na pewno? Tak. No nie wiem, nieważne. Ktoś się zatrzymał. Mi się wydaje, że to była Klaudia. Mi się wydaje, że Ewelona i Ewa wtedy robiła żarciki, znaczy żarciki takie przy srywki, że no, ona zwykle musi jakiś teatrzyk zrobić wokół siebie. Ale zmierzam do tego, że ostatecznie ta osoba, ta uczestniczka nie przejechała, z tego co pamiętam, całej długości, tylko ktoś cofnął i właściwie to było tyle. Tak, i ktoś tam ją holował. W sensie jakaś ekipa, tak? Więc to było takie... dziwne to było trochę. Obgadywanie Ewy przez Ewę. Ewy Ewelony. Przez Ewę. Ewę przez Ewelinę. Przez Ewelonę. Ewelinę przez Ewę. Tak. Ogólnie nawzajem, ale nie bezpośrednio, tak do siebie, no bo one są cały czas rozdzielone w tych kampach. Trwało w najlepsze. W międzyczasie pisarka stwierdziła, że czuje się jak przegryw, ale już nawet nie pamiętam dlaczego. No i nastąpiło zadanie, walka o kamp. I jakby to było spoko też jak dla mnie zadanie. Jedna kwestia była moim zdaniem nieprodukcyjnie nieprzemyślana, bo tam były chyba, nie wiem, ze 3 czy 4 boksy. Od strony kamery widzieliśmy, co jest w tych boksach, ale od strony uczestniczek one nie wiedziały, co tam jest. Każda z nich musiała wybrać, sama zdecydować, do którego boksu włoży rękę i tam było rozpisane chyba, że od 1 powiedzmy do 4, to im większa jest cyfra, tym trudniejsza czy bardziej obrzydliwa rzecz jest w środku, a z tego pudła trzeba było złapać coś takiego w stylu jajka niespodzianki, gdzie było pytanie i trzeba było odpowiedzieć na pytanie, więc to w ogóle nie było trudne jak dla mnie, bo nawet wiecie, jeżeli... Ja to rozumiem, bo włożenie ręki do niewiadomej, które ci pełznie po tej ręce, oblepia ci ją, smaruje jakimiś swoimi maziami i tak dalej. Okay. No, i ta niewiadoma może wzbudzać po prostu panikę. Oczywiście, ale z drugiej strony całe życie jest jedną wielką niewiadomą. Dlatego całe życie wzbudza panika. To jest telewizja, więc to też o to chodzi, żeby dziewczyny dramatyzowały. Może one po prostu przesadnio podkoloryzowują to i spoko. Ja nie bałbym się absolutnie czegoś takiego. Ponownie, byłaby ta świadomość, że po prostu jesteśmy przed kamerami, i nie ma tam pająka jadowitego, czy nie wiem, sztyletów, żyletek. Nie możesz się tego bać. No jest to może w dotyku jakieś nieprzyjemne, obślizgłe czy coś, ale co z tego, nie? Co? No nic mi się nie stanie. Ale głupotą było dla mnie to, powinno być jakieś moim zdaniem losowanie, żeby one nie mogły samemu decydować, w który boks wkładają ręce. Bo tam też było, że im to jest bardziej obrzydliwe, tym dostajesz więcej punktów. No ale dobra, komu decydować, co jest bardziej obrzydliwe? No produkcji, tak? No produkcji. Ale to nie to, że coś dla kogoś nie jest dla bardziej każdego, obrzydliwe. Oczywiście. I tak tym sposobem na przykład większość dziewczyn, praktycznie wszystkie, wkładały rękę do tego za 4 punkty, bo wiadomo, że chciały jak najwięcej punktów. I to była strata dla widza, no bo cały czas dotykały to samo. I dla robali, bo nie mogły podotykać rąk celebrytek polskich. Trochę nie wypał. Ogólnie dziewczyny losowały te pytania. Wszystkie dziewczyny włożyły rękę i wylosowały pytania. Wszystkie prócz Josie, która na chwilę obecną nadal jest liderką bestii. No co było ewidentnie niezręczne, ponieważ jest liderką i to trwało strasznie długo, jak ona próbowała, chciała włożyć tę rękę, bo ona nawet nie włożyła tej ręki, nawet nie dotknęła tego, co tam jest. Wystraszyła się wcześniej. Wystraszyła się na zapas,
pomimo że inne uczestniczki w ten sam bok składały ręce i wyciągały i nie traciły tych rąk, do tego momentu, że Izu musiał odliczyć sekundy i że po prostu ją zdyskwalifikować, więc no nie wiem, no trochę niezręcznie. Długie nogi to jest atut na pewno. No tak. Nie tylko w bieganiu. Może się wypowiesz więcej w tym temacie, co? No właśnie powiedziałem. Nie, to więcej, co tak mówię. Dziękuję, Ewa. Aneta nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie. Było pytanie, z ilu metrów jest spalony. Hookers, w ogóle ktoś kto wie coś takiego, nie? Spalony co, piernik? Kotlet. Nie wiem. Ewelona dała radę odpowiedzieć na pytanie o kolory flagi Turcji, co było bardzo trudne. I skomentowała to w skrócie, że przydały się te wszystkie operacje. Bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś opowiadaliśmy zresztą, jak Ewelona opowiadała, że prawie umarła w Turcji, jak jej robili chyba liposukcję, czy coś takiego. Tak, tak, tak. Było. Więc, no widzicie, no. Dobrze jest z jakichś nieciekawych przeżyć wyciągać jakieś pozytywy. Tak, mówię, tak dokładnie powiedzmy tak. Nastąpiła kolejna pyskówka pomiędzy Ewą i Eweliną, ale właściwie na niczym konkretnym to nie stanęło. Cały czas jest napięcie. Jest napięcie i zaraz mają być eliminacje, więc teraz jest pytanie, czy Aneta wyjebie Linkiewicz, bo no nie wiem, może już zdążyły się trochę zbliżyć do siebie, tak? Poza tym Linkiewicz jest mocną zawodniczką. No właśnie, ale no wiesz, nie bym mocną zawodniczką, ale to dobrze czy źle? No to tutaj trzeba własną strategię. Niby na tym etapie dobrze, bo to jest większa szansa na lepszy kamp, ale z drugiej strony tylko jedna może wygrać. Tak. A z drugiej strony mamy Josie, która na pewno nie odpadnie, bo jest liderką, ale totalnie się nie popisała w ostatnim zadaniu. No i też będzie musiała kogoś wybrać. Ja jestem pewien, że Josie będzie miała mega dramat i będzie mega płacz i będzie tak, rozklejka totalna, więc nie mogę się doczekać osobiście. Tylko ciebie lubią. Uważam. Izeta, please. Okay? Like, please, honestly. Like, don't even. Like, I can't. You could just be szczera. No, jestem. You're szczera. Not. You're literally tak. Not. Aneta jest jedyną osobą, która cię toleruje. Ona by u ciebie tolerować też. Nie. But you're not. Dziękujemy bardzo za podsumowanie tych kolejnych trzech odcinków Królowej Przetrwania. My jesteśmy naprawdę podekscytowani, tak, nakręceni na kolejne etapy. No zobaczymy, co się będzie działo. Piszcie w komentarzach, co przewidujecie, kogo obstawiacie na zwyciężczynię. I za kogo trzymacie kciuki, a kto was wkurza. Tymczasem my się żegnamy i życzymy wesołych świąt. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.